Domu Kultury Lokator w Zduńskiej Woli odbyło się spotkanie edukacyjne dotyczące cukrzycy. Zorganizowali je członkowie Miejsko-Powiatowego Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Głównym celem takich spotkań jest propagowanie wiedzy o cukrzycy, jak z nią żyć, jak sobie z nią radzić i gdzie szukać fachowej pomocy. Uczestnicy spotkania mogli bezpłatnie zmierzyć poziom cukru, cholesterolu, trójglicerydów i ciśnienia we krwi. Nie ma reguły, kiedy się trzeba badać. Trzeba badać to cały czas, bo kiedy nas dopadnie cukrzyca, jeszcze my nie wiemy. No, są i młodzi ludzie, młodzi cukrzycy, są i nawet dzieci od urodzenia z wadą już wrodzoną z cukrzycą. Prowadzone cykliczne badania dają szansę na wczesne wykrycie tej popularnej choroby, która może okazać się bardzo groźna, a nawet śmiertelna, jeśli nie zastosuje się odpowiednich leków, diety i regularnych badań. Chcemy, żeby ci wszyscy ludzie naprawdę wiedzieli, mieli tą podświadomość, że u każdego może się coś dziać. I dlatego, żeby wcześniej wykryta cukrzyca nie jest uleczalna, ale z nią można żyć. O tym, jak leczyć i jak się odżywiać, mając cukrzycę, opowiadają w trakcie spotkania zaproszeni przez organizatorów goście. Tym razem przedstawicielka firmy Johnson & Johnson mówiła o sprzęcie dla diabetyków. Glukometr One Touch Select w wersji klasycznej, czyli ten glukometr, jest przeznaczony dla osób starszych, aktywnych. Takie spotkania edukacyjne w Zduńskiej Woli zawsze odbywają się dwa razy w roku, na wiosnę oraz jesienią, gdy przypada Światowy Dzień Walki z Cukrzycą. Są otwarte dla wszystkich mieszkańców powiatu i cieszą się zawsze dużą popularnością.